Czy masz świadomość? Trują nas, poważnie. DuPont świadomie nas podtruwa, nas wszystkich. Nie patrz tak na mnie, zatruwają to dziecko. Mówi Rob Bilot do swojej ciężarnej żony Sary. Rafał Górski, Mroczne Wody, praktyka spisku. Zorientowaliśmy się jednak, że ten niebezpieczny składnik chemiczny dostał się do wody pitnej i do krwi ludzi żyjących nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. Rob Bilot, Mroczne Wody, czy masz we krwi rakotwórczy PFOA? PFAS, znane jako wieczne chemikalia, zostały znalezione w kurtkach i ubraniach sportowych w kilkunastu krajach Europy, Ameryki, Azji i Afryki. Prawie połowa z badanych próbek zawierała te niebezpieczne związki chemiczne, a najczęściej była to niezwykle toksyczna, zakazana m.in. w Unii Europejskiej, substancja PFOA. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani doktor nauk medycznych Aleksandra Rutkowska, adiunkt Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, współzauczycielka Detoxet oraz współautorka książki Żyj bez toksyn, jak pozbyć się szkodliwych substancji ze swojej codzienności. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pani doktor, w jakich produktach codziennego użytku stosowane są PFAS, znane jako wieczne chemikalia? Bardzo wielu. I takich, których części spodziewaliśmy się, czyli słynne patelnie teflonowe i patelnie, które zawierają nieprzewierające powłoki, czy też w odzieży na zewnątrz, chroniącej nas przed wilgocią i wodą, czyli ta słynna odzież outdoorowa. Również wiedzieliśmy o tym, że znajdują się bardzo licznie w produktach do gaszenia pożarów, czyli jakieś pianki gaśnicze. Natomiast obecnie wiemy, że są też produkty, w których nigdy nie podejrzewaliśmy obecności tych substancji i są to takie zaskakujące rzeczy, jak na przykład nici dentystyczne, czy też słomki papierowe wykorzystywane do picia jako zamiennik dla plastiku. I uwaga, bardzo często dodatki PFAS-ów są w kartonach do pizzy czy burgerów, w których przenosimy sobie nasze produkty spożywcze i wierzymy, że w papierze są bezpieczne. Natomiast wnętrze ich może być wyściełane substancjami PFAS. One mają zabezpieczyć karton przed rozmięknięciem, natomiast niestety pod wpływem temperatury i tłuszczu mogą przenikać do żywności i wtedy je spożywamy. To z tych produktów, które pani wymieniła, u mnie najmocniej zarezonowała nić dentystyczna i odzież outdoorowa. To spytam, ponieważ zarezonowała, ponieważ z nich korzystam na co dzień z tych produktów. Jak mam poznać, czy dana nić dentystyczna, czy dana kurtka, czy spodnie zawierają te wieczne chemikalia? No niestety nie da się do tego do końca poznać, dlatego że nie ma regulacji, żeby umieszczać informacje o obecności tych substancji. I jedną z takich elementów, które nas może uchronić, to jest konieczność i regulacje, które mówią nam o tym, że jeżeli tych substancji nie ma, to wpisujemy je na opakowaniu. I często tak jest. Możemy czasami znaleźć patelnie, w których mamy zaznaczone, że na przykład nie ma PFOA, nie ma PFOS-ów, czy nie ma PFAS-ów. I wówczas możemy być, powiedzmy, wierzyć w to, że ich tam rzeczywiście nie ma. Natomiast jeżeli nie ma takich oznaczeń, no to niestety nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać, czy dane tworzywo jest bezpieczne, czy też nie. I o ile odzież outdoorowa, jeżeli służy nam przez wiele lat,
i używamy jej sporadycznie, to ona nie jest aż tak dużym problemem. Natomiast dużo większym problemem są właśnie te nici dentystyczne, czy na przykład właśnie opakowania do żywności, które mają kontakt z żywnością i używamy je regularnie na co dzień, czy też, o czym nie wspomniałam jeszcze przed chwileczką, bardzo często teraz modne są meble tapicerowane, które są pokryte warstwą kwasów, aby nie wchłaniały wilgoci. I to są te słynne meble, które jak wylejemy kieliszek czerwonego wina, to on nam pięknie spłynie, nie wchłania się, w związku z czym możemy szybko to wytrzeć i nie ma śladów zniszczeń na meblu. Natomiast niestety one mogą uwalniać te substancje do środowiska domowego i my je wtedy wchłaniamy, najczęściej wdychając je wraz z kurzem domowym, ale w niektórych przypadkach mogą się dostać przez skórę, możemy je spożywać z pożywieniem albo z wodą czy innymi napojami. Więc niestety jesteśmy regularnie na nie narażeni. Jesteśmy regularnie truci, jak mówi Rob Bilot do swojej żony. Ja polecam Państwu, jeżeli Państwo jeszcze nie oglądali filmu Mroczne Wody, to gorąco polecam obejrzeć. Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie i to właściwie mniej pod kątem tego, że korporacje nas trują, a bardziej pod kątem tego wysiłku, jaki Rob Bilot i jego rodzina musiały podjąć, żeby zwyciężyć z korporacją DuPont. A pani doktor, to jeszcze raz wrócę, tym razem już tylko do tej nici dentystycznej, czyli ja jako konsument powinienem teraz podjąć intensywne działania, które pozwoliłyby mi zorientować się, która nić dentystyczna na polskim rynku ma informację, że jest wolna od tych związków, od tych wiecznych chemikaliów. Czy jest jakaś pomoc, gdzie ja mogę łatwiej, jakim tropem pójść, żeby łatwiej znaleźć tą informację? Niestety nie jest to takie proste. Trzeba liczyć na to, że są producenci, którzy deklarują to na swoim opakowaniu. Nie ma takich baz, które o tym mówią. Bardzo pomaga czasami aplikacja stworzona w programie unijnym AskReach, która skanuje, to jest Scan for Chem. Ona skanuje produkty i mówi nam, czy może być tam obecność szkodliwych substancji, czy też nie, i bazuje na tym, co podają producenci. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że pojedyncze produkty oczywiście nam nie zrobią krzywdy, bo ten dodatek tych substancji w pojedynczych produktach nie jest bardzo wysoki. Natomiast problem pojawia się, kiedy tych produktów w naszym otoczeniu jest bardzo dużo. I teraz, oczywiście wszystko zależy od tego, jakim światem się otaczamy. Czyli jeżeli nasz styl życia zawiera bardzo dużo elementów tworzyw sztucznych, które uwalniają związki endokrynnie czynne, czyli takie, które są hormonalnymi oszustami i zwiększają ryzyko chorób cywilizacyjnych, takich jak rak piersi, rak prostaty, otyłość, cukrzyca, zaburzenia płodności. Część takich tworzyw sztucznych zawiera substancje toksyczne, część takich, które wpływają na układ immunologiczny, część takich, które wpływają na zaburzenia płodności bezpośrednio. Część takich, które są genotoksyczne i te, które są karcynogenne, czyli wywołują bezpośrednio rak. I mamy miksturę, miks różnych chemikaliów w życiu codziennym. I jeżeli do tego dodamy jeszcze kwasy, no to niestety ten konglomerat substancji zwiększa nasze ryzyko chorób. I o tym musimy pamiętać. Przy kwasach jest jeszcze ten problem, który jest absolutnie najbardziej niepokojący, że to są, tak jak pan powiedział, wieczne chemikalie. Bo bisfenole czy ftalany, one są bardzo problematyczne i zwiększają ryzyko bardzo wielu chorób i jesteśmy bardzo mocno na nie narażeni, ale one mają tą zaletę w tym wszystkim, że w miarę szybko się rozkładają. W przypadku kwasów, czyli tej całej grupy substancji perfluoroalkilowych, do których należy i PFOA, i PFOSy, to one nie rozkładają się przez dziesiątki lat. W związku z czym, po pierwsze, kumulują się w naszym organizmie, i nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób rozłożyć. Po drugie, trafiają do środowiska. I to w różnych aspektach.
pod postacią zanieczyszczeń, pod postacią tego, że kupujemy sobie na przykład taką odzież outdoorową i ją wyrzucamy później i ona trafia na wysypisko i będą te substancje migrować do środowiska. I one nie znikną. One wrócą do nas z powrotem, chociażby z wodą pitną, chociażby odłożone w tkankach ryb, które zjemy. Więc tą ilość, którą będziemy mieli w organizmie, ona będzie cały czas narastać. I to już widzimy. W bardzo wielu badaniach na świecie pokazuje się, że kwasy wykrywane są i w wodzie pitnej, i w różnych zbiornikach wodnych, i kumulują się w organizmie człowieka, i są wykrywane w moczu, i są wykrywane we krwi. I to powinno budzić niepokój. Zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że dla tych substancji nie ma bezpiecznych dawek. Bo o ile mamy substancje toksyczne, to my możemy powiedzieć, że jest jakiś próg, jakaś dawka tej substancji, która, powyżej której będziemy mieli możliwość uszkodzenia komórki, tkanki, organu, spowodowania choroby. Natomiast w przypadku takich substancji jak kwasy czy inne związki endokrynnie czynne, one działają bardzo często jak hormony, w związku z czym działają przy bardzo niskim stężeniu. I znowu jest jeszcze jeden problem, o którym już troszkę wspomniałam na początku. Jeżeli mówimy o pojedynczej substancji, no to my możemy troszeczkę przewidywać jej niekorzystne działania. Bo są tysiące prac, które pokazują na wpływ na układ hormonalny, na układ immunologiczny, na ryzyko chorób cywilizacyjnych. Ale w momencie, kiedy mamy organizm, do którego dostaje się szereg różnych substancji, i to nie pojedyncza substancja, tylko mieszanina dziesiątek substancji, setek substancji, w zależności od tego, gdzie żyjemy i jak żyjemy, to efektów końcowych my nie jesteśmy w stanie w prosty sposób przewidzieć, dlatego że bardzo często dochodzi do efektu dawki, do efektu mieszaniny i te konsekwencje zdrowotne mogą być dużo, dużo silniejsze. Dlatego też to jest absolutnie w interesie nas wszystkich, żeby świadomie jako konsumenci wybierać bezpieczne produkty. Dlatego, że regulacje trwają, będą powstawały, one już dzieją się od 10 lat albo i lepiej, są wycofywane te produkty, zakazywane, natomiast regulacje będą sobie, producenci sobie, a my konsumenci mamy tą supermoc, że jesteśmy w stanie w tym absolutnie ogromnej liczbie produktów, którym jesteśmy zalewani, znaleźć takie, które nam pozwolą minimalizować swoje narażenie. I warto to robić, bo badania naukowe, bo projekty europejskie i światowe pokazują bardzo pozytywne i optymistyczne wyniki, że każde działanie ma znaczenie. Jak odejmujemy puzelki, to się całościowo nasze ryzyko chorób cywilizacyjnych zmniejsza. Także naprawdę jest to coś, nad czym mamy wpływ i co warto robić, bo jest to udowodnione naukowo na bardzo poważnym wymiarze sensownych evidence-based danych. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie razem z innymi organizacjami społecznymi w Europie i na świecie przygotowała ostatnio raport, został on opublikowany, raport Toksyny w naszej odzieży, wieczne chemikalia w kurtkach i odzieży z 13 krajów. Jakie wnioski płyną z tego raportu dla nas, obywateli? Powinniśmy bardzo uważać na to, co kupujemy. Lepiej zainwestować w dobrej jakości produkty i kupić ich mniej. Oczywiście przy odzieży outdoorowej to my za bardzo dużego wyboru nie mamy, ponieważ większość takich produktów zawiera tego rodzaju substancje, bo nie wymyślono niczego lepszego na ten moment, które by chroniło w sposób skuteczny przed wodą. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby pozostałe elementy odzieży, która dotyka bezpośrednio naszego ciała, miała rzeczywiście bezpieczny wpływ na nasze zdrowie. Czyli wykonane z bawełny, z lnu, barwione w sposób albo jasnymi barwnikami, albo wcale. Najlepiej kupowane i szyte lokalnie, żeby nie były transportowane na dalekie odległości. No i żeby zawsze prać taką odzież, zanim ją założymy, bo na czas transportu, zwłaszcza z krajów azjatyckich, pakowane są ogromne ilości chemii, które
zdecydowanie będą nasilać efekty kwasu w naszym organizmie. A te ogromne ilości chemii czas transportu, to ta chemia po co jest dodawana? Przede wszystkim dlatego, że to jest bardzo długi czas transportu w kontenerach, gdzie jest wysoka temperatura i wilgotność, więc zabezpiecza się wszelkimi rodzajami produktów biobójczych przed każdym możliwym żywym organizmem, począwszy od rozwoju jakichś pleśni, grzybów, poprzez gryzonie. I dzięki temu te produkty dojeżdżają w całości do wybranego miejsca na świecie. Natomiast ich zawartość jest bardzo różnorodna i w bardzo dużym stężeniu. Często dodawane są też, i to jest akurat wymóg, substancje obniżającą palność, czyli podwyższającą temperaturę zapłonu, tak zwane między innymi bromowane opóźniacze spalania, które z jednej strony pełnią bardzo istotną funkcję w aspektach bezpieczeństwa, z drugiej strony one też mają potencjał hormonalnie czynny i jak trafiają do naszego organizmu, to nasz organizm nie jest w stanie rozróżnić, czy to jest substancja obca chemiczna, czy to jest naturalny hormon. I wtedy zaczyna się zabawa, bo te substancje, tak jak właśnie i kwasy, i bisfenole, i ftalany, działają bezpośrednio na receptory na naszych komórkach, przekazując im różne błędne informacje. I doprowadzając do tego, że dochodzi do zaburzenia całej równowagi w organizmie. I teraz, jeżeli mamy młodą osobę ze sprawną równowagą hormonalną, ze sprawną wątrobą, która jest w stanie usuwać te substancje z organizmu, no to jest w stanie w jakimś tam stopniu zminimalizować te efekty. Ale jeżeli mamy grupy szczególnie wrażliwe, tak jak na przykład kobiety ciężarne, czy małe dzieci, czy osoby chore, na przykład z zaburzeniami hormonalnymi albo w trakcie leczenia onkologicznego, to niestety, ale obecność takich substancji może wpłynąć na szereg różnych powikłań, bo mały organizm, młody, rosnący, nie jest w stanie usuwać tych substancji, nie ma jeszcze takich mechanizmów, więc ta dawka, którą dostaje, jest dla niego ogromna i może spowodować ogromne szkody. U kobiet ciężarnych te substancje przenikają przez łożysko, działają bezpośrednio na płód. I to może prowadzić do zaburzeń rozwoju płodu, może doprowadzić do przedwczesnego porodu, który jest bardzo dużym ryzykiem dla dziecka, nie tylko powikłań zdrowotnych, ale także i zgonu. I może to, co najbardziej niepokoi wszystkich na świecie, doprowadzić do zmian epigenetycznych u płodu. To oznacza zmiany w materiale genetycznym, które są dziedziczone i które mogą zwiększać ryzyko chorób cywilizacyjnych w kolejnych pokoleniach. I w badaniach na zwierzętach udowodniono to, że nawet powyżej trzeciego pokolenia były wykrywane zmiany indukowane przez narażenie ciężarnej samicy i niestety wiązało się to z większym ryzykiem chorób cywilizacyjnych. I to jest bardzo niepokojące. I bardzo stanowi ogromne wyzwanie na dzień dzisiejszy, bo to, co robimy dziś, ma wpływ na kolejne pokolenie. Ale daje nam też ogromną nadzieję i ogromną motywację, bo to, co zrobimy dziś, będzie chroniło kolejne pokolenie. I ponieważ liczba chorób cywilizacyjnych tam cały czas rośnie, bo rośnie nam i liczba nowotworów, i zaburzeń płodności, i otyłości, której w tej chwili mamy powyżej 50% w populacji, to jest o co walczyć i jest to jeden z tych czynników środowiskowych, na które jako konsumenci mamy wpływ. I badania, które są w tej chwili publikowane w jednych z najlepszych czasopism na świecie, pokazują jednoznacznie, jeżeli na przykład kobiecie ciężarnej zmniejszy się o połowę narażenie na plastik w domu, to ryzyko porodu przedwczesnego spada o prawie połowę. To jest ogromny wyczyn, zwłaszcza, że w Europie rocznie rodzi się mniej więcej 15 milionów dzieci przedwcześnie. Więc każda taka drobna zmiana w naszym otoczeniu daje nam szansę na dłuższe i zdrowsze życie. A tego myślę, że wszyscy chcemy i dla siebie, i dla najbliższych. Toczy się wojna z gotówką.
Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No właśnie, tutaj gdzieś pobudziła Pani u mnie refleksję przy tym wątku, że jeżeli ktoś jest zdrowy, to ma większe szanse na to, żeby te toksyny przerabiać, czy rozumiem, jego system odpornościowy jest mniej narażony na ich oddziaływanie. Wcześniej Pani wspomniała o aplikacji do sprawdzania tych wiecznych chemikaliów. Ja tutaj uczulam naszych słuchaczy, myślę, że ci, którzy nas słuchają, ci z Państwa, którzy słuchają naszych podcastów od lat, to wiedzą, ale mimo wszystko nie byłbym sobą, gdybym tego nie powiedział, żebyście Państwo również używali bardzo ostrożnie aplikacji smartfonów, bo tak zwane promieniowanie elektromagnetyczne też ma wpływ na nasze systemy odpornościowe, o czym wielokrotnie już mówiliśmy w tygodniku spraw obywatelskich. A pani doktor, czy te wieczne chemikalia mogą być uwalniane do powietrza w naszym domu, mieszkaniu i do wody podczas prania? Tak, jak najbardziej. Zdecydowanie. Dlatego to, co jak gdyby wielokrotnie podkreślamy, że jeżeli kupujemy odzież i najlepszym zaleceniem jest na pewno wyprać przynajmniej 2-3 razy, zanim ją założymy. Nie zakładamy ubrań nigdy prosto zakupionych ze sklepu. To jest tylko pozorne dbanie o bezpieczeństwo tu i teraz, dlatego że te substancje wypłukują się i trafiają razem ze ściekami do wód i do środowiska. I musimy pamiętać o tym, że niestety jesteśmy połączeni ze środowiskiem. Jest ta koncepcja jednego zdrowia, One Health, która mówi nam o tym, że my jako ludzie, środowisko zewnętrzne i zwierzęta jesteśmy połączeni w jedną całość i to są wzajemne interakcje. Nasze działania, codzienne wybory mogą wpłynąć na to, że środowisko przetrwa albo zginie i na odwrót. Jeżeli zatrujemy środowisko naszymi wyborami, to środowisko zagrozi tak samo nam. Więc albo będzie nas wspierać, albo nas zabije. I to, co już wiadomo od lat 70., kiedy minister zdrowia Kanady, Lalonde, opublikował pola zdrowia i czynniki ryzyka, które zwiększają nasze ryzyko chorób cywilizacyjnych, to ponad 70% czynników ryzyka mieści się w obszarze styl życia i środowisko, w którym żyjemy. I wbrew pozorom, środowisko domowe i nasz styl życia w domu ma ogromne znaczenie. To, co udowodniliśmy w projekcie Don't Have City, w europejskim projekcie, w którym brało udział 18 partnerów z krajów europejskich, to, że jeżeli zadbamy o nasze środowisko i podejmiemy racjonalne wybory, które wcale nie są aż tak obciążające i trudne, bo to jest tak naprawdę powrót częściowo do tego, co było w latach 70., czyli bezpieczne materiały jak szkło, jak papier. I tutaj uwaga, taki papier, który jest niepowlekany, więc trzeba być bardzo czujnym, jak stal szlachetna, pozwala nam zmniejszyć obecność tych substancji w organizmie i obecność tych substancji w środowisku domowym. Czyli automatycznie zmniejszamy ryzyko chorób cywilizacyjnych. I wracając jeszcze do aplikacji, to na bazie tego projektu i na bazie naszej naukowej wiedzy, którą mamy już od ponad 10 lat, prawie już kilkunastu w tej chwili, w ramach tego badań projektu, czyli jakiego projektu, przepraszam?
Projektu Non-Hess City 1, projektu Non-Hess City 2, czyli to jest projekt Interreg Funduszy Unii Europejskiej, które z partnerów z wielu krajów Europy tworzy się działania, które mają wesprzeć konsumentów w zwiększeniu świadomości o szkodliwości substancji w produktach codziennego użytku i dawaniu rekomendacji opartych na nauce, która rzeczywiście pozwoli to narażenie zmniejszyć. I w ramach tego Rozumiem. projektu Non-Hess City 2 powstała aplikacja, którą opracowaliśmy jako Detox, tak zwana aplikacja Check ID, w skrócie Checked, która w tej chwili jest już wypuszczona, bo jest aktualizowana o dwa kolejne projekty europejskie Life Can Be, który teraz trwa, i Non-Hess City 3. I ona nie jest aplikacją na smartfona, a jest to aplikacja webowa, więc można ją zrobić spokojnie na komputerze. No I ona super, to pozwala. bardzo dobra wiadomość dla mnie, który nie ma smartfona. Dlatego właśnie nie zdecydowaliśmy się na ten moment robić aplikacji do ściągnięcia na telefon, tylko taką, która jest dostępna dla wszystkich, którzy mają tylko możliwość skorzystania z internetu i można ją zrobić w każdym miejscu na świecie. Choć dedykowana jest pod kraje europejskie i nasi partnerzy w Europie wszyscy z niej korzystają. I to jest aplikacja, którą mamy też w języku polskim. Pozwala nam oszacować nasze narażenie na wybrane substancje endokrynnie czynne w naszym domu i stylu życia. I A ta aplikacja, tak? jaki jest adres strony internetowej po polsku? To jest check pisane przez ch myślnik ed.eu. I Tak. tam wybieramy opcję języka polskiego i wtedy jest wszystkie pytania w naszym Jasne. języku narodowym. I aplikacja pyta o trzy rzeczy. O część rzeczy związanych bezpośrednio z nami, czyli nasz wiek, naszą masę ciała, naszą płeć, miejsce zamieszkania, przy czym jest absolutnie anonimowa i nie zbiera żadnych danych. Natomiast te pytania pozwalają nam spersonalizować wyniki, dlatego że każdy z tych aspektów wpływa na to, jak bardzo metabolizujemy te substancje, jak duży wpływ mają na potencjalne ryzyko zachorowania oraz na to, ile tych substancji i w jaki sposób będzie działać w naszym organizmie. Pozostałe pytania są w charakterze naszego wykończenia materiałami budowlanymi mieszkania, ponieważ rodzaj podłogi, rodzaj wykończenia ścian czy temperatura w pomieszczeniu ma ogromne znaczenie na to, ile tych substancji i jakie znajdą się w powietrzu, którym oddychamy. Mamy pytania o poszczególne elementy wyposażenia, o których wiemy, że mogą wydzielać substancje szkodliwe. No i pytania o styl życia, ponieważ bardzo wiele różnych substancji trafia do nas, kiedy spożywamy produkty w puszce, kiedy pijemy wodę w plastikowych butelkach, czy używamy właśnie patelni z nieprzywierającą powłoką. I na końcu dostajemy spersonalizowane wyniki z poziomem narażenia, czy jest niski, średni, czy wysoki, dla poszczególnych substancji i dla poszczególnych pomieszczeń, w których mamy, oraz naszego stylu życia osobno. A następnie dostajemy od razu spersonalizowane, dobrane indywidualnie rekomendacje, co możemy zrobić w prosty sposób w naszym życiu, żeby to swoje narażenie zmniejszyć. Bo my nie jesteśmy w stanie wyeliminować tych substancji. To jest niemożliwe na ten moment, jest ich za dużo, jest tyle produktów, które je zawiera, ale jesteśmy w stanie sukcesywnie sobie je obniżać, tylko wykorzystując do tego właśnie wiedzę naukową, pomijając aspekty pseudonauki, wiedzieć, co racjonalnie zrobić, żeby poprawić swoje zdrowie i zadbać o to bezpieczeństwo. A czego o toksynach możemy dowiedzieć się od Europejskiej Agencji Chemikaliów? Przepraszam, czy może pan powtórzyć pytanie? Czego o toksynach możemy dowiedzieć się od Europejskiej Agencji Chemikaliów? Europejska Agencja Chemikaliów jest taką największą bazą zebranych danych dotyczących różnych substancji, które są albo toksynami, albo właśnie substancjami hormonalnie czynnymi, które przez długi czas były pomijane, bo nie są substancjami toksycznymi de facto.
I tam jak gdyby najwięcej można poszukać wiedzy zebranej w jednym miejscu. Natomiast bardzo dużo wiedzy jest też w sieci, w publikacjach naukowych, czy to w PubMedzie, czy to w Scholar Google. Takich prac są tysiące. Nie do wszystkich jest dostęp, ponieważ część jest dostęp tylko dla uniwersytetów medycznych czy politechnik, dla naukowców. Natomiast zawsze jest streszczenie takiego pracy, więc zawarta jest tam informacja o wynikach, stąd każdy mieć może dostęp. No i bardzo często publikowane są dane na przykład przez organizacje, które zajmują się takimi chemikaliami, próbując zwiększyć świadomość konsumentów, jak chociażby Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, która w tym momencie prowadzi nabór na darmowy kurs Dom na Detoksie i uczy poszczególnych ochotników, w jaki sposób skutecznie zmniejszać swoje narażenie. I jest to fenomenalne, bo to jest element projektu Life Can Be, czyli tego europejskiego projektu, który dzieje się w tej chwili w całej Europie, bo idea jest właśnie tego efektu śnieżnej kuli. Czyli my się uczymy, uczymy innych, inni uczą kolejnych, zwiększamy tą świadomość nas wszystkich o lepszych wyborach na co dzień. I dzięki temu wierzymy, że globalnie po pierwsze zmniejszamy swoje narażenie, po drugie zmniejszamy narażenie środowiskowe, czyli zmniejszamy skażenie de facto środowiska. A więc na później to nasze narażenie też będzie mniejsze, bo mniej tych substancji będzie do nas trafiało. Dlatego też bardzo serdecznie polecam i warto się na to zapisać. Są w formie i stacjonarnej, i online, i są naprawdę rewelacyjne. Takie organizacje również dzielą się materiałami w sieci, chociażby w mediach społecznościowych, które docierają do bardzo wielu osób. My również jako Detox prowadzimy warsztaty, prowadzimy szkolenia, dzielimy się w mediach społecznościowych z różnymi grupami wiekowymi wiedzą, bo chcemy wierzyć w to, że ta mądrość naszych przodków, babci, dziadków, którzy używali naprawdę bezpiecznych materiałów, może ponownie wrócić. I jesteśmy w stanie nawet w tym zabieganym świecie radzić sobie z problemami. I to udowadniamy w projektach, że wszyscy, którzy brali udział, którzy pracują zawodowo, mają dzieci, mają mnóstwo wyzwań na głowie, byli w stanie w tych rekomendacjach znaleźć coś dla siebie. A każda taka cegiełka mniej, to jest większa szansa na zdrowie. A czego my, obywatele, powinniśmy domagać się dzisiaj od polityków, żądać od biznesu i wymagać od siebie w temacie wiecznych chemikaliów? Na pewno zdecydowanie warto skupić się na tym, żeby wprowadzać regulacje zakazujące stosowania chemikaliów, aczkolwiek jest to furtka do tego, żeby powstawały nowe analogii, które nie zawsze są bezpieczne, tak jak na przykład słynne wycofywanie bisfenolu A i zakazy i regulacje, które spowodowały, że na ich miejsce wprowadzono kilkanaście innych analogów tej substancji o takim samym potencjale endokrynnie czynnym, więc nie rozwiązano problemu, ale nie ma na nich jeszcze regulacji, w związku z czym one występują w produktach. Natomiast ta świadomość konsumencka i jak gdyby umiejętność wybierania lepszych produktów może pozwolić, że rynek wygeneruje producentów, którzy będą chcieli stworzyć albo wykorzystać opakowania czy rozwiązania, które będą pozbawione substancji chemicznych. I to już się dzieje. W ostatnich 10 latach mamy naprawdę ogromny wzrost dostępności produktów, które są bezpieczną alternatywą do pozostałych. Oczywiście nie wszystkie są dostępne w jednym miejscu i czasami wymaga to nadal jeszcze poszukiwań, ale mając tą świadomość, że na przykład, jeżeli nie możemy kupić żywności lokalnej i organicznej, bio, certyfikowanej, która jest najzdrowsza i najbezpieczniejsza, to jeżeli kupujemy przykładowo owoce i warzywa nieznanego pochodzenia, zawsze obierajmy ze skórki. Nie ma lepszej metody, żeby pozbyć się tych substancji szkodliwych, żeby nie trafiły do naszego organizmu. Że pijmy wodę z kranu, ale lepiej tę wodę
przefiltrować, zanim ją wypijemy, bo jeżeli mamy źródło gdzieś powierzchniowe, no to tam może być obecność kwasów, więc dla bezpieczeństwa filtrujmy. Że jeżeli kupujemy żywność, to starajmy się nie wybierać opakowań plastikowych, tylko szklane albo kupować luzem. Jeżeli kupować plastikowe, to z oznaczeniem piątki, czyli polipropylenu, albo dwójki i czwórki, które są związane z polietylenem i tam nie ma, nie powinno być dodatku substancji szkodliwych. Niemniej jednak mogą uwalniać cząsteczki mikroplastiku, które dostają się do organizmu i też są szkodliwe. Dlatego szkło, stal szlachetna, niepowlekany papier i kupowanie produktów luzem, lokalnie, sezonowo, to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. I nie otaczajmy się tworzywami sztucznymi. Jeżeli mamy w domu podłogi, które wykonane są z na przykład paneli podłogowych, zwłaszcza tych winylowych, to warto regularnie odkurzać i wycierać na mokro, ale bez dodatku detergentów chemicznych, tylko z wykorzystaniem albo produktów detergentów oznaczonych certyfikatem Ecolabel, bo one wtedy nie zawierają substancji szkodliwych, albo przygotowanych samemu produktów na bazie octu, sody oczyszczonej cytryny czy olejków zapachowych. W tej chwili jest mnóstwo takich przepisów, które można sobie w sieci znaleźć. I wtedy usuwamy to, co nam się emituje z podłogi. Regularnie wietrzmy pomieszczenia i trzymajmy temperaturę poniżej 21 stopni. Wtedy też emisja z mebli i z podłóg będzie dużo niższa. Ale tak naprawdę zachęcam do wykorzystania aplikacji, sprawdzić swoje indywidualne narażenie, bo każdy z nas ma inny trochę tryb życia i warto znaleźć te elementy, które możemy w prosty sposób zmienić, które akceptujemy, że to jest na początku najłatwiejsze dla nas i krok po kroku sukcesywnie zacząć tą wiedzę sobie zwiększać, które produkty możemy wybrać bezpieczniejsze, z czego nie jesteśmy w stanie na ten moment zrezygnować, a co możemy zastąpić. I przede wszystkim nie wpadać w panikę, tylko spokojnie, racjonalnie działać. I ostatnie pytanie, jakiego ważnego pytania nikt jeszcze pani nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy, i jaka na to pytanie jest odpowiedź? To bardzo trudne pytanie. Myślę, że takich pytań jest całe mnóstwo. Natomiast chyba to, co w tej chwili najbardziej jest takim moim marzeniem w kontekście działań, to zrozumienie tego połączenia naszych działań i środowiska zewnętrznego i tej ekologii. I tego, że właśnie my jako konsumenci, pojedynczej jednostki, mamy absolutnie fenomenalną supermoc wpływu na świat, dużo większą niż nam się wydaje. I mamy ten wpływ, czy my tego chcemy, czy nie. Jeżeli nie mamy wiedzy, to niestety nasz wpływ jest negatywny. I to na każdym możliwym wyborze, bo każdy wybór pod postacią kupienia napoju w plastikowej butelce, wybrania ubrania z tworzywa sztucznego, z dodatkiem na przykład kwasów, to jest konsekwencja, które będziemy płacić wcześniej czy później. I że jeżeli przemnożymy sobie taką jedną butelkę przez liczbę osób, które mieszka chociażby w naszym kraju, to liczba produktów i ilość substancji jest ogromna. Natomiast jeżeli odejmiemy, to każda kolejna rzecz, której nie kupimy albo zamienimy na zdrowszą alternatywę, to jest ulga dla środowiska, ratowanie naszej planety i to wielu tysięcy gatunków, które są w tej chwili zagrożone tak samo jak my. I to badania pokazują, jak choćby populacja pingwinów, foki szarej naszej bałtyckiej, populacja niedźwiedzi polarnych, które spadają nie tylko ze względu na ocieplenie klimatu i zmiany, które toczą się w środowisku, ale także ze względu na to, że ich w tkance tłuszczowej wykrywa się te substancje, które wpływają na płodność.
Więc mam nadzieję, że to pytanie, które będę słyszeć coraz częściej, bo ono się na razie bardzo rzadko zdarza, to będzie pytanie od firm, co my możemy zrobić, żeby ten produkt, który dajemy, był lepszy, bo my jako konsumenci chcielibyśmy mieć tą możliwość, żeby w prosty sposób robić takie zakupy i nie zastanawiać się nad tym, czy coś nam szkodzi, czy też nie. Ale na ten moment myślę, że każdy z nas powinien o siebie po prostu zadbać. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Aleksandra Rutkowska, doktor nauk medycznych, współautorka książki Żyć bez toksyn, jak pozbyć się szkodliwych substancji ze swojej codzienności. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!